Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś czwarta lekcja nauki szachów. Czwarta i nie ostatnia. Patrzymy na naszą pozycję. Zanim dzieci nauczą się robić maty, muszą zobaczyć gotowe przykłady. Tu polecam książkę, cieniutką broszurkę wydaną przez Bogdana Zerka, Schematy matowe, chyba taki jest tytuł, gdzie jest kilkadziesiąt albo i więcej matów, które stoją na szachownicy. Dziecko po prostu musi zobaczyć, jak wygląda mat. Najpierw musi zobaczyć, potem może dawać mat. Pozycja jest idealna do pokazania pierwszego mata. Kiedy ona stoi, zadajemy pytanie, czy czarny król jest szachowany. Być może trzeba trochę cierpliwie wskazywać wieżę na A8 i pytanie powtarzać. Być może trzeba także powtórzyć pytanie. Oczywiście dziecko wie, że wieża atakuje króla. Że jak wieża atakuje króla, to jest szach. Powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. Zadajemy drugie pytanie. Czy król może uciec spod szacha? Zanim ucieknie spod szacha, pytamy, czy król może uciec na to pole. Widzimy, że wieża to pole szachuje. Czy król może uciec na to pole? Nie może uciec na to pole. Pytamy o pozostałe pola i za chwilę uda nam się powiedzieć, że wieża na siódmej linii odcina królowi ucieczkę. No tu mamy wieżę na drugiej linii. Kto mi tą szachownicę tak ustawił? No ktoś mi ustawił złośliwie. Znowu jakiś psikus. Wieża na drugiej linii odcina króla przeciwnika. Odcina. Ta daje szacha, zabiera mu pola ucieczki. Tu często żartuje sobie, że król może, jedynie co może, uciec na księżyc. Ale na księżycu go nie będzie. Znaczy na księżycu może i będzie, go nie będzie na szachownicy. Taką sytuację nazywamy matem. Matem, matem, jeszcze raz. Za każdym razem trzeba pole wskazać palcem. Może wskazać palcem. Taką operację wykonujemy polem D8 z polem F8. Pokazujemy je palcami. Następnie palcami pokazujemy pola na linii 7. I podkreślamy, że jedna biała wieża odcina czarnego króla, a druga daje mata. Mat. Wiemy już, co to jest mat. Mat jest to szach, przed którym nie ma obrony. Nie ma obrony przed tym matem. Kiedy daliśmy tego mata, możemy przejść do dawania mata. Wyczyścimy strzałki i pytamy, która wieża może dać mata. Jedne dzieci mówią, że ta. Drugie dzieci mówią, że ta. To zwracamy uwagę za każdym razem, że jej wieża musi wejść na pierwszą linię. Jak dzieci to poćwiczą, dajemy mata z drugiej strony. Która wieża może dać mata? Może dać ta. Może dać ta. Przechodzimy do zadań trudniejszych. Zadania trudniejsze to są takie, w których trzeba dać mata, ale tylko jedna wieża daje mata. Pytamy się dzieci, o taką lekcję robiłem w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu w szkole z pierwszoklasistami i bardzo sprawnie to robiły. No, robiłem też w przedszkolu, tam trochę większe problemy były. I dzieci podchodziły. I te, które chciały wieżą, patrzyły, że król może uciec, bo Ta wieża już pracuje. Jak ta wieża pracuje? Ta wieża odcina królowi ucieczkę na linię drugą. Odcina królowi ucieczkę na linię drugą. Natomiast mata daje ta wieża. Zmieniamy troszeczkę. Czyścimy szachownicę. Zmieniamy trochę pozycję i król stoi tu, gdzie stoi, bo on jest niepotrzebny. I ustawiamy wieżę. O, tak. Która wieża daje mata? No i tu się dzieciom myli, po pewnym czasie przestaje mylić. Aczkolwiek, tak jak mówię, w tej szkole, w której prowadziłem zajęcia, dzieci po pewnym czasie coraz szybciej podchodziły. Ustawiamy taką pozycję. A następnie ćwiczymy z drugiej strony. Która wieża daje mata? Jedna wieża cały czas odcina. Ta wieża odcina. Mata daje. Druga wieża. Która wieża daje mata? Jedna wieża odcina. Która wieża daje mata? Ta, co odcina, już pracuje. Ta jeszcze nie pracuje. Teraz było bardzo proste. Dajemy drugiego mata. To jest zupełnie inne zadanie dla dzieci. Zupełnie inne zadanie dla dzieci. Mówimy, przekrzywcie głowę w lewo, chyba na ekranie powinno w prawo przekrzywić. I po przekrzywieniu głowy dzieci bez problemu dają mata. Tym razem odcięcie jest wzdłuż linii B. Odcięcie jest wzdłuż linii B. Która wieża daje mata? No jedna odcina, druga daje mata. Szkoda, że na szachownicy nie można tak robić. Która odcina, takiej kreski postawić. I z drugiej strony. Która wieża odcina? Ta odcina, ta daje matę. Która wieża odcina? Ta daje matę. Zwracam uwagę, że to są dla dzieci zupełnie nowe zadania. Ustawimy i taką pozycję. Króla wyganiamy, bo nam niepotrzebny. I prosimy dzieci, żeby teraz kręciły głowę w prawo albo w lewo, tak jak ja pokazuję. Jeżeli znowu sobie uświadomimy, że tu musi być odcięcie, to mata dzieci dają, mówimy, która wieża przyjdzie na linię H? Ta. Która wieża przyjdzie na linię H? Ta. Która wieża przyjdzie na linię H? Ta. I z drugiej strony się bawimy podobnie. Jedna wieża odcina, druga wchodzi na linię H, ta odcina, ta wchodzi na linię H. Która odcina? No ta na czerwonej kresce, ta wchodzi na linię H. I teraz najtrudniejsze. Prosimy, aby dzieci stanęły na głowie i te dzieci, które staną na głowie, zobaczą od razu, że wieża na drugiej linii odcina króla. To samo zadanie, co na początku. Wieża odcina króla, ta daje mata. Wieża odcina króla, ta, która odcina, ta daje mata. Tu tymi wieżami mieszamy, ale żeby dzieci zauważyły. Jeszcze możemy jedno zadanko. Ta odcina, ta daje mata. To samo robimy. Ja żałuję, że nie miałem takiej czerwonej linii. Może bym szybciej uczył. Ta daje mata. Ta już pracuje. Ta daje mata. Tu nauczyliśmy się, co to jest szach, co to jest mat i daliśmy pierwszego mata. Bardzo ważne jest na podkreślenie roli poszczególnych figur. Jedna wieża odcina wzdłuż linii przyskrajnej, przedostatniej, a druga na linii skrajnej, bandowej atakuje wszystkie pola. Że wszystkie pola wokół czarnego króla są zamatowane. I jeszcze raz, uczymy matowania na wszystkich skrajach szachownicy, bo to są zupełnie inne zadania dla dzieci. Dziecko inaczej to widzi. To pomysł z przekrzywianiem głowy i stawianiem na głowie bardzo pomaga, bo jest element zabawy, ale też okazuje się, że to jest dokładnie ten sam mat, czego dziecko wcześniej nie widziało. Dziękuję wszystkim za uwagę.